Dzień dobry, witam was. Z tej strony Adrian. I co? Mareczek wykrakał. Adrian lubi filmy z topienia. O, patrzcie, pomiędzy ścieżką co się dzieje. Ciapa. Tu byśmy mieli tę wspaniałą akcję, co Adrianowi się podoba, czyli topienie się, wyciąganie i najlepiej było ze dwa ciągniki utopić. Zobaczcie, ja się utopiłem. Nie mogę stąd wyjść. Ja pierdziel. No i co, pojechał na tą działkę, co ja się prawie utopiłem, jak rozsiewałem MPK, czyli tam, gdzie ma być groch, i koczuje tam. Siedzi godzinę już chyba, nie Bartek? Niech siedzi. My robiliśmy transport tego nawozu i mówi, czy już jesteśmy na miejscu. A ja mówię, nie, za godzinę będziemy. To co ja tu będę robił? 5 km do domu nie będę szedł. To prawie 5 km mamy z tego pola. O, dzwoni. Ale to fajne. Myślisz? To jest mój projekt. No i co, właśnie jedziemy tatę wyciągać. No bo się wpakował, aż nie może sam wyjechać. Mówi, w tym roku nie będzie żadnej akcji z topy na kanale. No i będzie. Ale on siedzi, jak on usiadł. No siedzi na ramię. Mówi, że od tyłu. Od tyłu? No. Czy od przodu? Od tyłu, będzie lepiej. Kurde, od tyłu tak nie za bardzo za tą talerzówkę. Co on kombinuje? Ja będę od przodu. Mamy długą linę, bardzo długą linę mamy. Tylko przeciągnę normalnie. Mamy 15-metrową linę, to więc damy radę, mi się wydaje. O, akurat tą ścieżkę trafiłem, gdzie jest mokro. Tędy pojedziemy. Ale siedzi. O kurde. Dobrze, że słonko świeci, to chociaż nie miał zimno. Słyszysz mnie? Ja słyszę. Miało nie być w tym roku w topę, a co to się stało? Dawaj tu sobie, bo ja już kurwa głodny jestem. O kurde. Bartek, wyjdź, bo ja nie będę brudził butów. Da, czekaj, później wyjdziesz. To już godzinę tutaj czekasz? No półtorej godziny już będzie, ja pierdolę. O! Topienie się, wyciąganie. Najlepiej było ze dwa ciągniki utopić. Zobaczcie, ja się utopiłem. się wjebał to i to ostro. O, dobra. No to akcję zrobił. Wy to lubicie, takie akcje, co? Marek już będzie pamiętał to pole. Jeszcze tak długo nie talerzowałem po przeczniaku. Półtora godziny. Jak do tego doszło, nie wiem. Jak do tego doszło? Wczoraj był umyty, ja pierdolę. Patrz, tam przyjechałem, nie? No. I chciałem zrezygnować, ale przez Cibi ktoś napieprzał mi. Aha. I kurde. A żebym od razu na kołach podniósł, to bym do tyłu wytel. Ale ona długo podnosi na kołach. Ale chodzi o no. To... Grzebałeś że się. Na wale pierw cofałem i to było niepotrzebne. Bo jakbym podniósł na kołach, to bym wyszedł. Bo widzisz, on stanął na osi. No. A tak szedł do tyłu. I zebrał niepotrzebnie. A no, dawaj, bo ja... Jak tam się siedziało? Półtora godziny? Dawaj, bo mieli jajka. Jajka cię balą. Dobra. No robisz tam po połowę cię zostawił. Tamta ścieżka już sucha, nie? No tam, tak. To może zrobić tam to resztę. No bo tam to zawsze przyjeżdżałeś, a tutaj się topiłeś. Tu jest najgorsze, akurat tu. Ale będzie prom. Będzie prom, woda jest. Bo woda jest. Co się chowasz? Pokaż się. Ja może biegu nawet nie będę wrzucał, co? Zobaczymy, jak szarpie, śmie, razem, stałe. A już mówię, ja okiem się zakopaliście? O, ktoś... To nawet przedniego napędu nie załączę.
liny to super sprawa, nie? Naciągają się i później taką siłę dają jeszcze dodatkową. Co? Ja mam jechać, a później się znowu zajebiesz i co? Nie, tutaj tylko to zrobię, tu, to tam, do tej ścieżki. No poczekaj, ja będę jechał tu, zobaczę na tej ścieżce. No, i taka akcja. Pierwsza wtopa, nie moja, tylko taty. Dobrze, że linę zawsze ze sobą wożę, bo tak to by trzeba było jechać po linę jeszcze. Kurde, pobrudziłem się przez tego Mareczka. O, ma dobrze, nie? Nawet nie wyszedł, jak się zakopał. Nawet nie wyszedł, czyściutko w środku ma w kabinie, a ja znowu będę musiał sprzątać. Tu jest takie właśnie zdradliwe pole. Dwuhektarowe. Takie oczko tu jest i ono będzie tak do kwietnia nawet. Mokro. Ale tu zawsze ładne zboże jest. Taka kurzawa pod spodem, wiecie o co chodzi. U góry glinka, a na dole taki piach. Tata pół pola tutaj uprawi, przygotuje pod siew grochu. I co? Ja jadę, przyczepy szczepię i widzimy się już później. Kieruję was teraz do taty. Pa! Idziemy spać.